Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem szkockie piwo z browaru Belhaven. I jest to Craft Pilsna, 4,8% alkoholu. W porządku. Co oni tu piszą? Użyli w 100% szkockiego jęczmienia, klasycznych drożdży lagerowych, no i oczywiście wody z własnej studni. Długa fermentacja i przedłużone leżakowanie wyprodukowało klasyczny, kontynentalny w stylu Pilsner z przyjemnymi nutami herbatnikowymi i świeżym, lekkim, słodowym finiszem. Nie. Smakami. Flavors. Przez z na końcu. Co i to kurna. I tyle się dowiadujemy. Nic więcej nie ma. Na ich stronie przynajmniej podali jakie chmiele. Jest to Challenger i Northdown. I takie nie bardzo niemieckie. Nie? Brytyjskie. Kapselek jest czarny. Z takim ala złotym czymś. Z daleka to wygląda jak oset, ale to chyba ma być szyszka chmielowa. W barwie ładne takie, złoty kolor, klarowne. Niewielka piana. No i muszę się przyznać, że jak otworzyłem, to wyleciało mi z butelki. Oczywiście kupiłem to w dyskoncie, w Hombargen. I nie mogę znaleźć żadnej daty na tej butelce. Także... No niestety, może nie być najświeższe. Jeśli chodzi o aromat, to jest słodowy, rzeczywiście takie biszkoptowy troszeczkę. Ciasteczkowy. Z leciutkim mokrym kartonem. No ale żadnych nut owoców egzotycznych tutaj nie czuję, a na stronie mówią, że są takie egzotyczne aromaty. No nie, słodowość i trochę tego mokrego kartonu i tyle. No to przejdźmy do smaku. Ciało jest fajne, fajnie się pije. Słodowy, pełny, z takimi lekkimi cytrynowymi akcentami, jakbyś powinno. Goryczka minimalna, trochę taka ziemisto-ziołowa, ale minimalna. Tak samo jak minimalny jest aromat chmielowy. Także może jeszcze ciało jest w porządku, fajny lager, ładnie się go pije. No to aromat i goryczka no, nie przystają do nazwy Pilsner. Zdecydowanie. Eurolager? A i owszem. Ale żeby od razu Pilsner? Nie. Z drugiej strony, to jeżeli nie jest to najświeższe piwo, to ten aromat chmielowy by się uciekł był. Prawda? Także nie jestem przekonany, czy to jak świeże było, nie było lepsze, ale goryczka ci nie ucieknie, prawda? Goryczka jest minimalna. Wydaje mi się, że jest to poprawny lager, ale nazwali go Pilsnerem chyba na wyrost. No i cóż, i tyle chyba można powiedzieć o tym piwie. Nie jest złe, no ale chyba nie przystaje do nazwy. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanał, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Slanczwa. We'll be right back.